Siema, gram sobie do Bank of the Crap, z nami dzisiaj Kainem, żeby wy... O, nas kontakt, Shield Tears. Oh yeah! Dzisiaj wygrywamy, idziemy na nim, na The Devil Deal i może jakiś boss rush by poleciał jeszcze, bo nim mamy zrobionego boss rusha, ale tylko na zwykłej gierce, niestety nie na hardzie, więc chciałbym zrobić nim harda. Oj. Przydałby mi się co najmniej dwie bombki. On ma w ogóle fajny damage, to jest jedna z tych postaci, która ma zarąbisty damage. I on mi się podoba. To jest... O, nie mam bomb, serio? No trusz. The Hunt. Co ja w ogóle mam? A Paper Clipa on ma w ogóle w standardzie. No nie wiedziałem. Ej, ty to Kain jesteś jednak OP... Cosiem. OP coś. Zarąbiste są tirsy, bo we mnie nie strzelą. Jeżeli ja strzelę... Ała. Ty co możecie mi zeżar? Dostał? Dwa ma dostał. Oj, mecz bułka dostaje. No cóż, bierzemy i jedziemy. Ja bym się wrócił po życia. I to chyba... No mógłbym pójść ewentualnie do tego. Do Curse Roomu. Może coś tam dostanę. O, Atmę dostałem. When you take damage, a black brimstone ring will appear around Isaac. Czyli za każdym razem jako berwę dostaje kółko, które bije. Mam 4 bomby. Bo mam matchbooka. Logiczne. Kolejne bombki. Zużyjemy sobie troszeczkę kluczy. Muszę się troszeczkę pospieszyć, bo chciałbym zdążyć do tego jednak boss rusha. Ale jak nie zdążę, to się mówi trudno. Dobrze. Dostałem tabułę i to jest Experimental Tier Tears Up. I tylko tyle dostałem. Okej, fajnie. Burning Basement, tutaj oczywiście srają nam się o dziwo. Bardzo się fajnie tutaj bawicie, jaką lecę. Ja bym chciał nie oberwać, bardzo bym chciał nie oberwać, bo jeżeli oberwę, to nic z tego nie wyjdzie. A chciałbym dostać, w zasadzie, no idę na Dark Roomy, ale chciałbym dostać chyba Angel Roomy, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że Angel Roomy tutaj byłyby dobre. Skoro mam dwa życia, to chyba nawet wyśmienite byłyby, tak mi się tylko wydaje. O tak, jak dobrze, wybuchu, kolega! O nie, oberwałem, no i tyle było z tego. A, dałem się oberwać. Nie wiem, te Shield Tearsy, one jakoś tak, niby mam trzy Tearsy, ale jakoś tak nie mogę trafić w gościa. Oj, znowu oberwałem. Tragedia. Weź te życie. O nie, to Pride. To Pride. Nie, tragiczne są ten damage, naprawdę, poważnie. Jest, nie wiem, nie umiem dzisiaj trafiać. Znaczy, nie umiem trafić w ogóle. O, Pride, daj mi w ogóle coś, jakiś przedmiot taki aktywny najlepiej. Dostałem klucz i pieniądz. Słabo, bardzo słabo. O nie, to oni, to widzący. Zrozmąceni. O nie, tu akurat łatwiuteńko z nami, co dostałem? O, Golden Key. Prawie Guldeni. O nie, czemu tu musisz być, kurczę, czempionem, takim potężnym czempionem? Ej, to mam takie tirsy, a i tak strzelam powoli, co jest nie tak? Powinienem mieć tirsy 10, tak, tirsy 10 byłyby dobre. O tak, klucz, wchodzę, jak do siebie, dzień dobry. O, tarot klufa dostałem, ej, kurde, podoba mi się. Dwa Curse Roomy i dwa przedmioty, póki co. Oby tak dalej, albo ma jeden szczęścia, może dlatego, co dostałem? Temperance. Dobra, użyjmy sobie Temperance, wybuchnijmy sobie Temperance. Oj, żyćko, pieniądz. Tam nie wracam nawet, po co mam tam wracać? Wow. Trzy pająki czerwone! Jakim tutaj cudem? Cudem. Otwórz. Kojnik, bomba i kojnik. No cóż, tak bywa. Serafin? Słabo? Nie wiem, Serafin jest jakimś dobrym przedmiotem moim zdaniem. Nie lubię Serafina. A jest jeszcze taki, Guardian Angel on się nazywa. Ten to jest nawet ciekawy. Taki szybko się kręcący. O, sklep mamy. Ja bym wszedł do sklepu, skoro mam Golden Klucz, to tam wywalone chyba. Wywalone w to, czy stać mi na coś, czy nie. Po prostu wyjdę ze sklepu. Może coś za 7 będzie? Za 7 coinów? O, tu pająk randomowy. O, już nic więcej. 8 kluczy mam. Nie, jestem bogaty. O nie, booster packa. Ale gdzie mogę wybuchnąć i dostać dwie monetki? Opka. Kurczę, tego booster packa w zasadzie bym wziął. Dobra, walić maszynę. Biorę booster packa. Przyda mi się bardziej. Nie. Przesiąłem tarot tego. Tarot Plofa. Two of Clubs. O, ej, tego nie boostuję. Justice. Co tu mam jeszcze? Joker. The Empress. The Magician. Dobra, bierzemy The Empress. Jeżeli trafi mi się Devil Deal, to nie użyję karty. Jeżeli mi się trafi, to... A, mam to użyć. No tak. 7 damage'a dostałem dodatkowo. Co jest nie tak z tą grą? Jo, ci kręcę. Tarot Plof, potężny wojownik. I dostałem Devil Deala. Ja bym go zobaczył może. Czy ja chcę mieć Devil Deale? Dobra. O, spooky. Spooky. Idziemy teraz po Jokera. Jutsker. Ojeju. Tam był ten, The Magician. The Magician byłby dobry, ajajaj. Trudno, chciałem się na Angel Roomy, ale pójdziemy jednak na Devil Deale. Hops, na podłogę. I już na podłodze. Teraz mamy Caves, nie, katakumpsy. Mam 16%. Czy jest szansa, żebym ja dostał jakkolwiek Devil Deale bądź Angel Roomy? Wydaje mi się, że jest duża szansa. Jako berwę ta szansa zmaleje do zera, ale wydaje mi się, że mógłbym dostać. Mógłbym. Wow. O, trafiłem. A wygląda tak jakby... Bo ja nie mam tam zasięgu, mój Serafin ma tam zasięg. Patrzcie, ja nie trafiam. Pieniądz. Ostatnio na swoim save'ie zagrałem sobie challenge, który ogrywaliśmy już na kanale. Go nie przeszedłem oczywiście, go zrobiłem poza odcinkiem, bo zazwyczaj jak nie przejdę challenge, to po prostu robię go poza odcinkiem, żeby nie było. O, zwiększone tiersy i mogę strzelać po skosie. I to był challenge o nazwie Purist, ten ostatni challenge, który nam się pojawił na kanale, który gdzieś tam miałem problem ze zrobieniem. W zasadzie challenge jest bardzo prosty, bo jedynie co nam się robi to
nie dostaje się treasure roomów, po prostu się gra bez. To jest dosyć proste, ale jakoś tak wcześniej nie mogłem tego zrobić, wczoraj na swoim save'ie, bo na tym save'ie to już mam to dawno zrobione. Ale ostatnio na swoim save'ie, wczoraj dosłownie, go zrobiłem, sobie po prostu przechodziłem powoli wszystkie ten pokoje i tyle. No dobra, jestem po króciutkiej przerwie. No i ten purist, nie wiem, fajny challenge dosłownie, jak sobie przechodziłem po wszystkich pokojach, do quest roomów zaglądałem, to ten challenge się okazał tak łatwy, że to jest szok, ja takie rzeczy tam dostałem, że normalnie, czemu ja zapominam? Właśnie, jak będę grał sobie prywatnie, ja już to kiedyś mówiłem, ale gdzieś tam zapomniałem o tym. Jak będę sobie grał kiedyś prywatnie, to po prostu te lepsze rany będę sobie nagrywać, będę wrzucać w formie shorta, może gdzieś tam czy coś takiego. No zapomniałem, a ten wczorajszy short w zasadzie nadawałby się, znaczy wczorajszy run, nadawałby się idealnie na shorta. To był ten run, nie? Ten dobry run. Dobra, wezmę sobie tego pół soul harta. Soul harta biorę i dostaję mydełko, i dostaję mydełko. O, Incubus. Incubus byłby fajny. Ale stracę wszystkie życia. Kurczę, ale Incubus strzela moimi tearsami i zadaje 75% mojego damage'a. Kurczę, wziąłbym, no. Ja bym wziął. Dobra, nie biorę. Bo jeżeli mi się nie trafi w żaden sposób dead cat, to no przegrano, no nie oszukujmy się, no bym przegrał, w 100% przegrał, nie? Jakby się nie trafiła dead cat. Oh no, our table, it's broken. Please help me, I'm under the water. Wow. W ogóle, cały czas mnie to bawi, cały czas, za każdym razem ktoś przychodzi na ten kanał, ogląda jeden odcinek i totalnie nie zagłębiając się w cokolwiek innego na tym kanale, mówi: idę już ten modulator, bo nie rozumiem, co mówisz. Nice. W zasadzie ciekawe. Nie wiem, ja na przykład jak oglądam te odcinki, to brzmią normalnie, tylko że brzmi jakbym faktycznie miał gdzieś modulator, ale nie brzmi jakbym był jakoś bardzo przyspieszony, nie jest to coś takiego, że nie zrozumiałbym, co mówię. Chyba że na przykład teraz, jakbym zaczął mówić dużo szybciej, na przykład 3 razy szybciej, to można by było faktycznie nie zrozumieć gdzieś. Ale tak nie jest, tak? Po prostu nie jest. Nie mówię aż tak bardzo szybko. Chociaż czasami mi się zdarza, ale nie mówię aż tak bardzo szybko, żeby tego nie dało się zrozumieć. A może gadam? Może przez tyle lat, ile pracuję na YouTubie, może już wyrobiłem sobie szybkie mówienie? Możliwe. Pójdę do sklepu. O, King Baby, and mamy smelter. Consume your trinket and gives you the effect permanently. I to by było dobre. Czy ja mogę to dostać? O, dziękuję. Ciepły pan. I ała, bolało. Niestety. Dobra, czyli w 100% nie dostanę teraz tego, jak to się tam nazywa? Devil'a, ani Angelorumów, czyli będę mógł użyć karty. Ale tak czy inaczej poprosiłem do tego użyję, żeby mieć pewność, że nie dostałem. Tak, to jest wszystko przemyślane, to jest co do jednego. Gdyby nie szli te tearsy, to oberwarował. Ja bym wziął ten Hangman i przeleciał sobie tutaj. Wiedziałem, że to będzie przedmiot, to było 100% pewne. Glass Eye? O, grudy. Ale jesteś grudasem. Ja mam 6 damage'a i tak szybko ich zjadam. Czyli kolega Serafin coś tutaj za mocno bije. I dostałem Devil'a, co jest? Co jest? Jak tego Jokera kiedyś użyję? O, gapy. Dobra, głupiego biorę. Ja idę złożyć głupiego. Głupi. Ej, w takim tempie jestem w stanie zrobić Devil'a. Mamy 10 minut Necropolis 1, to jest w zasadzie jeszcze jeden pokój i mamy ten. Mamy matkę. Jeszcze jedno piętro i mamy matkę, nie pokój. Piętro, tak. O nie, to oni, grubole z oczami. Czyli nie umiejący skakać, tak zwane grubole. Oberwałem! I to jeszcze za plakarta o tych chamie. Najgorsze, nie, ja ci teraz pokażę, co to znaczy jest. Hombonkorynkonyndyn. No, nie wiesz, co to znaczy. A ja wiem. Ej, w zasadzie ja bym chciał wszystkie trinkety teraz dostać. Ja bym chciał mieć 10 tysięcy trinketów. O, tak. Chodzimy. Book of Belial. Biblia. Okej, okay, Biblię sobie użyjemy. Jump. Siup. Jump jest najgłupszą książką świata. Book of Belial sobie wezmę i idziemy na bossa. Znaczy, treasure room bym chciał dostać. Czy mógłbym? No przepraszam, czy mógłbym dostać treasure room? Bardzo bym się ucieszył. Oh no. Ała. Oberwałem, bolało. Co dostałem? O, takie syfy. O, mam bez nadzieję. Czy jakiś kamień z X-em, gdzie mógłby być The Small Rock? Niestety nie. O, szkoda. A miałem taką nadzieję. Ja już całe plany wytworzyłem w głowie. Wow. Nie lubię takich pokoi, bo zawsze wejdę w te kolce. Przypadkiem. O, zdążyłem. Czy te kolce się otwierają? Nie, na całe szczęście, nie. Wow, ale was tu dużo. Nie róbcie mi tego, proszę. Zostawcie mnie w spokoju. Dajcie mi spokój. Otwórzmy sobie. I tak się klucz zwróci. I dostaliśmy. Naprawdę zużyłem klucz. Mógłbym mieć. Nie, nadal bym miał 10, więc nic nie zużyłem w zasadzie. Ale dostałem tylko coina i serce. Po co mi coin i serce? Komu to potrzebne? A komu to potrzebne? Zanalizował was mi Marika 9? Komu to potrzebne? Oj, sam w nich wpadłem znowu, jestem głupi. Cyk. Uj, sulfurt. Prawie straciłem tego sulfurta, którego mam. A jest mój. Niestety. Niestety albo niestety. W ogóle jest mi bardzo smutno, bo ostatnio mój komputer ma problemy ze sobą. Większe i mniejsze. I na przykład teraz przez. Głównie siedzę przez Wi-Fi. Chociaż mam dobre Wi-Fi, ale na przykład jak robię live'a, to niestety na live'ach gdzieś tam. Quincy. Gdzieś tam na live'ach tracę te klatki. To jest straszne. Bardzo straszne. Nie podoba mi się to za bardzo. Dlatego mój komputer ma problem. I nie wiem, czy to jest wina kabla, czy to może być wina na przykład karty sieciowej. Znaczy w zasadzie płyty głównej, bo karta sieciowa jest połączona z płytą główną. Płyta z główna. Mam nadzieję, że to jednak wina kabla. I wymienię kabel i będzie działać. Mam nadzieję. O, mam w ogóle 36% szans na Devil'a.
Dobra, jestem z powrotem. O nie, 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 nie. And... Nie ma do widzenia, dostałem missing page, biorę. Barbara. Dostałem 3 skrzynki. Skrzynki 3 zleżały. Czemu? Nienawidzę Devil Deal'a, w którym są skrzynki. To jest najgorszy Devil Deal świata. Serio? Am Drowsy, ale drugi Am Drowsy wezmę. A ten Am Drowsy? Zawsze Am Drowsy trzeba brać. Na... No bo sraszu, jak użyję Am Drowsy, to z tym bogiem. O nie! Ja mogłem iść na mega szatana, po to mi był ten Angel Roomy. Teraz to jedynie, żeby Angel Roomy dostać, to chyba tylko i wyłącznie przez Curse Rooma. Ale nie wiem, czy ja dostanę tyle życia, żeby zrobić Curse Rooma. No właśnie, no właśnie. Pytanie, czy dostanę. Pytanie, czy będę miał w ogóle Curse Rooma. O, też racja. Też racja, niestety. O, klucz, dziękuję. Ja w ogóle użyłem tego Book of Belial na tym bossie, czy nie? Chyba tak. A może nie? Może zapomniałem? Nie wiem, nie pamiętam. Tu jeszcze jest coś pod skrzynką. Nie? Ej, skrzynka mi zażarła rzeczy. Ale głupie. Wow, ale was dużo. Co was tak dużo się respi? Ej, mam takie ludki biegające za mną, to są z poprzedniego piętra. Ha, ale kurczę, czekała z was. O, i mamy treasure room. Bardzo ładne. Mam 15 minut, więc szansa na to, że ja zrobię tutaj boss rusha. Serio, we mnie się zrespił? Libra nigdy. Scorpio jak najbardziej. Ale w ogóle, ej, dwa przedmioty mam do wzięcia, ale Libra? Nie chcę. Zawsze jak biorę Libra, to zdycham. Nie, ja mam za dobre rzeczy, żeby mieć Libra. To, co mam, mi wystarczy, nie potrzebuję mieć jakichś tam tears upów czy czegokolwiek. Czemu ja w ogóle tyle skrzynek respię? Niech mi ktoś odpowie, bo drapię się po głowie i nie wiem, co podciąć, gdy ja widzę... Oho. Ewentualnie jest jeszcze jedna szansa, żebym dostał... tego, jak to się tam nazywa? Siema, matko. Żebym dostał klucz, to ewentualnie, żeby pójść na mega szatana, musiałbym dostać datki. To jest jedyna chyba już okazja, tak mi się wydaje. Wolę chyba strzelać w tą stronę, bo jakbym patrzeć... W tą stronę mam multidimensional baby, który będzie pomnażać moje strzały. Tą też mam zresztą. Uuu, a mi na głowę stąpła. Idziemy na Devil Deal'a. Cik? Cik? O, serio? Dostałem Ocular Richta i Mouth the Wilda, czy jakkolwiek to się zwało. Blood of the Martyr. Ej, Blood of the Martyr! Pierwszy raz mam w ogóle Blood of the Martyr z Book of Belial. Zazwyczaj nie mam. O, Forget Me Now. Czy Forget Me Now działałby też na boss rusha? Ale stracę książkę. Dobra, bierzemy taki cyk. O, ja ci kręcę. I mam 8 damage'a dostałem aż. O, kurczę, kot. A, Amjo nie mam użyć. Dobra, jeden leży, drugi leży. W ogóle zabawne jest to, że co drugą falę będę miał książkę nadawaną. Hehe, za podłogę. Już na podłodze. O nie, oni nic nie robią. O, ja ci kręcę. Tu jest jeszcze Little Horn. Dobra, Book of Belial. Cyk, to jest 1.30. Chodź, tu cwaniaczko. Patrz, co na dysku. Nie, tamten zginął. Co tam było? Co tam był za wojownik w ogóle? Ja, pip. Jest, on już nie ma oczu. On już się stracił. Ej, adwersary. Chamie, śmierdzący. Znaczy, ty jesteś inaczej, nazywasz. Ale i tak będę cię nazywać adwersarium, bo nie pamiętam twojej nazwy nigdy. Walczę z tym tak rzadko jako bossa. Zazwyczaj gdzieś na boss rushach mi się pojawia, czy na jakimś, nie wiem, delirium, czy coś w tym stylu. Prawie chyba nigdy mi się nie trafia jako zwykły boss. Dobra, ten jeden zginął, drugi też zginął. Co wy w ogóle tutaj robicie? Ja nie wiem, o. Chyba wolę pobić pierwgliesza? Gdzieś mam więcej życia niż ten Gabriel. A może mają tyle samo? Ale go przeskoczyłem. Ej, mają tyle samo, po pół życia mają. O, rzadko się to zdarza, żeby bossy na boss rusha miały pół życia. No dobra, i tak, nie żyję, źle po stole hurta. Cyk. Siema, nie wiem, jak się nazywasz, nie mam pojęcia. Dobra, chodź tu. Ten w ogóle boss teraz, co tu jest, ten The Hound, tylko wersja szkieletowa, on, to jest chyba boss, który ma najmniej życia w ogóle w grze. Jak Rak Mega, prawda. Rak Mega też ma mało życia, tylko że ma te kulki swoje obsrane, które zawsze nie trafią. O nie, maska! Mask of Infamy. Nie, najgorzej. Nie lubię Mask of Infamy przez to, że trzeba go w plecy strzelać. W zwykłym Majzaku ten boss jest nie do zabicia. Zawsze, jak ja miałem go, jak on mi się trafił jako boss, wiedziałem, że przegrałem. To był zawsze przegrany run. Dobra, chodź, nawet nie zespiranujesz w moją stronę. Patrz, tu jestem. Nawet nie zdążył. Olds przyjemny, jak ma się ten... I'm Josie. O, mamy pewną harta tutaj, dobrze sobie. Dodatkowe żyćko? Jak najbardziej. Ej, nie zginął. A, dingle tu już. Albo dangle? Dangle? Dingle? Bangla gungla ginny ginglego? O, witajcie. O nie, czemu zginął? Ej, czemu nie ginął na jednego strzała? A, bo jednym strzałem niszczę mu 3 życia aż. Dobra, chodź tu. Mega fucking! Mega fucking! Ile mam? 22 damage'a. Nie jest to bardzo dużo, ale wystarczająco, żeby zwyciężyć. Coś tu w ogóle pływa pod ziemią chyba. Wiedziałem. Było widać, bo slowa miał na sobie. Wow! Oś ty. Cyk. O, Steven. W zasadzie nawet bym chciał mieć tutaj Forget Me Now i go użyć, ale dopiero po walce z boss rushem, bo bym miał dodatkowe 2 przedmioty. To by było ciekawe. Jeżeli bym się jeszcze hasza, zrobić coś na spokojnie. Tylko, że no, książkę bym stracił, która jest bardzo mocną książką, nie oszukujmy się. Jedną z mocniejszych, jakby nie patrzeć. Dobra. Gorsza wersja pupa. Nie żyje. Gdzie jest tamten w ogóle? O, nie leciał, jeszcze poza mapą był. Rozpędził się i wyleciał normalnie. Coś jeszcze walczenie, to już. O, mam swój gadus tam. No niestety, tu już nic nie dostanę. Ajajajajajajaj. Szkoda, był ładny ranik. Ja bym chciał w ogóle nadal mieć Devil Deal'a i nie wiem czy... Dobra, będziemy wchodzić po prostu do takich pokoju. Bo szansa, że tutaj coś dostanę jest mała, bądź większa, mniejsza. Bo brakuje mi dwóch przedmiotów od Gapiego. Lakary by się przydało jakieś.
Ale po co? Po co ty plujesz na mnie? Nie lubię, kiedy ty plujesz. Wow, 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 wow. Ej, to jest najgorszy przeciwnik świata. Naprawdę. On zawsze strzela w moją stronę. Ja nie wiem, on jest jakiś inny. Ej, czy mi jest potrzebny challenge up? Nie, bo chyba Mistress Papers. Dosyć ciekawszy ten przedmiot. O, prawie, brawa. A co mi w ogóle muchy spawnuje? Bo Mamswik też spawnuje ten? A może tak być. A ten jak zginął? Co go zapiło? Ej, wydaje mi się, że Mamswik nie spawnuje much, tylko pająki. A może też? A nie wiem. Nie mam pojęcia. Możliwe. Dobra, mamy Curse Room, ale mam za mało życia, żeby już tam wejść. A szkoda, Curse Room byłby mocno. Bo jak tam wejdę, to stracę 2 życia. Dobra, wchodzę. YOLO! O, może się opłacało. Nie, na razie stare pająki wyskoczyły. I ostatni. Coś dojdę, dojdę. Wheel of Fortune. Dobra, wpłaczmy do jednego i do drugiego. Solfurt. I takie pieniądze mi nie są potrzebne, więc nawet dobrze. O, ale pieniądze dostałem. Naciulnione. O, kolejny solfurt. Na plus wyszedłem. Lighter. Co robi lighter? Burn effect daje. O, huge goła dostałem. Dobra. Co tu mamy? Strange? Nie, strange nie. Dobra, rzucaj mi rzeczy. Co dostałem? Wheel of Fortune kolejny. Crystal Bola dostałem! Ale kozak. Dostałem The World. No fajnie, patrzcie też. Co on w ogóle daje? Sol hurta? Może dropnąć? Kartę? Runę? 15% szansy zwiększyć na ten i 100% szansy na treasure room z jakimś tam coś tam. Wheel of Fortune mam tu kolejny. Z kolejnej maszyny. O, już jedna wybuchła. Zero zabawy z nimi. Wszystkie wybuchają, nie wiem. Brakuje, żeby ta jeszcze wybuchła i dała mi ten. Maszynę ręczną. Tak. Tu mam jakieś rzeczy jeszcze, klucz, bomba, klucz. Tu mam huge growa, którego sobie wezmę jak najbardziej. Huge grow jest bardzo przydatnym przedmiotem. O, i 2 coiny jeszcze dodatkowo. I wyszedłem na 0! Kurczę, kosmos. Ale dobrze tutaj czuję się. O, siaki, boom. Dobra, biorę cię. Ja różnicę, czy klucze mi zależy, czy nie, takich nie potrzebuję, mam 19. 19 kluczy mam, a tu kamień z X-em, tak. Solharta dostałem ja. Ouch. Nie lubię takich. O nie, ja ci klucze miałem dawać, przepraszam, kibam. Zaraz ci dam jakieś klucze. Co to jest? Harofan. Weź tego huge growa, zanim się kupa, zaraz zawsze są obsane te kupy, bo zawsze obrażają. Nie wiem, jest jakieś taki inny. Otworzysz się kiedyś? Oj, tyle postrzę. Znowu wziąłem kluczek, debil! Ej, czy Kiba ma zwiększony resp kluczy? Nie chyba, bo to mam szczęście. O, bomba i klucz. Pieniądz. Jak pewnie klucz bym wziął. Matriarchat. Patrz, bo się plus 8 damage, to jest piękne, jak się ma ten Blood of the Martyr i ma się Book of Belial. Tak cudne, że szok. Dobra, nawet jest respi czubiego. A jednak z respi. Myślałem, że nie da rady. Breakfast. Ej, dlaczego nie dostaję Devil Deal? W ogóle smutno mi będzie, bo na przykład na Forgottenie brakuje mi tylko pokonania Blue Baby, czyli The Chest i alternatywnych pokoi, a to się nie pokłada, jedno z drugim się nie nakłada na siebie, szkoda. Więc nie wiem, czy po prostu albo zrobimy sobie kiedyś taki odcinek, że będziemy sobie po prostu gdzieś tam tylko po jakieś bzdury lecieć, jak na przykład właśnie Forgotten i zdobycie The Chest. Czy nie zrobić tego na zasadzie takiej, że sobie gdzieś tam poza odcinkiem to przejdę i tyle będzie. Ale wydaje mi się, że na odcinek zostawię, bo nie widzę sensu tego robić samemu, skoro może być z tego dobry odcinek, a Forgotten fajna postać. Ja tam lubię grać Forgottenem. To turbo easy. Czy ja w ogóle dobrze idę? Chciałbym dostać mapę. Wcześniej miałem dwie aż, a teraz nie mam żadnej. O Jezus, beznadziejny pokój. W ogóle, pamiętacie widzowie, że kiedyś na kanale pojawił się odcinek, taki szybki odcinek, bo nie miałem czasu nagrać ten, a mi się zepsuły odcinki, z gry o nazwie Super Autopetsy. Wiecie, że ta gra teraz jest po polsku? Jo, ćpiąc, to jest kosmos. Dobra, wchodzę. Wcześniej mi to dało dużo, a teraz... Lose. A co mi daje lose? Większa szansa na zespawnowanie pająka zamiast przeciwników. Dobrze. Auć, już sobie w was wejdę. Nadal potrzebuję coinów ten Kibam, który lata za mną. Czy mogę dostać zwykłego Bama? Jeszcze Dark Bama? Bardzo bym chciał, bym miał Super Bama. Nigdy nie miałem Super Bama. Chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Znaczy wiem, jak on wygląda, ale chciałbym go dostać. O, może w tą stronę. O, klucz, masz. Łyknął. Tym razem nie ja. And kolejne rzeczy. Dobrze. Czy ja chcę na nim używać Huge Growa? Nie chcę. Na Mega Hasha mogę użyć. O, wow. Wyrwałem mocno. A, ostatnio piękny ryś. Ja mogę sobie tu stanąć, mam na tyle dobre tirsy, że on i tak mnie nie trafi. Nigdy. Widzicie to? Devil Deal. O, Krampus. O, nie żyje Krampus. Hej, to w Krampus dostaje! Serio? Dlaczego? Lamp of Coal. Ej, albo Goatheada bym chciał, tak. Lamp of Coal i Goatheada. Wydaje mi się, że chyba dam radę na tym. 23 klucze, a na haszu powinienem dać radę. Bo ty nie masz hasza, nie? Ty nie masz nic zrobionego praktycznie, Kane. Tak czy inaczej, tak jestem zwycięzcą chyba. Nie jestem. Nie mam, bo Sarasza zrobionego, czyli już tak coś uzyskaliśmy. I hasza i delirium nie masz niestety, szkoda. Dobra, ty sobie pozbierasz tam ten, coiny, Aris i farting baby wezmę tylko po to, żeby mieć conjoina. Siup. O, mamy przejście. Nie wiem, czy się może jeszcze jedno przejście w ogóle zrespić, czy to jest ustalone, że nie. I don't know. O, freezer baby dostałem. To jednak farting baby nie jest potrzebne. Mogłem wziąć Aresa. Szybsze bieganie, tak jest. O nie, to jakaś pielucha obsrana. Nie chcę. Technologii. No i na antygravity, ta, bo jestem tym człowiekiem, który by wziął antygravity i się cieszył z tego, no pewnie. To jest jak wzięcie Fitusa. A Fitus mnie już zabił parę razy, to nie chcę. Bomb mi starczyło ledwie.
O ci kurczę. Dobra, ile Huge Grow w ogóle mi daje rzeczy? Huge Grow daje mi plus 7 damage'a. O ci dupie. Oj, mamy ten do kluczy. Szarpki. Bateria. Baterię sobie wezmę. Cyk. O tak. Cyk. Cyk. Czy ja mogę wybuchnąć? Może dasz mi Keepera? O, Shopkeepera nie dostałem, no szkoda. Dobra, idziemy tutaj. Szkoda, że nie Androzy, ale i tak powinniśmy dać radę. Dobra, cyk. A huge Grow. O, jest 18 damage'a dostałem. Teraz go bijemy tylko i tyle. Ej, Huge Grow mi zmniejszył tirsy! O, wychamy. Myślałem, że będą miały takie same. A może technologii mi zmniejszyło tirsy też? Już tak może być. Dobra, chodź tu, huszu. Huszu, huszu, bez uszu. Często się nie przebiję, niestety muszę niektóre uważać, bo... te większe się nie przebiję, chociaż mam Farting Baby jeszcze, no ale... no niestety. Nie wszystko złotem, co potrafi się sprzedać, tak. Co da się ugryźć. W ogóle... ja kiedyś nie wiedziałem, po co się gryzie w tych starych filmach kombojskich. Czemu gryzą pieniądze? A chodzi o to, że po prostu prawdziwy metal jest miękki i jak się ugryzło, to po prostu on gdzieś tam pękał. I oni wtedy wiedzieli, że na przykład taka moneta jest prawdziwa. Pękał albo się wgniatał, nie? I oni wiedzieli, że jest moneta prawdziwa. Ale nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że oni tak sobie po prostu lubią gryźć monety. A teraz chodziło o sprawdzanie prawdziwości monety, ja śpięcę. To też jest w ogóle takie turbo kozak tipy, że na monetach po bokach są takie falowane rzeczy. Wiecie po co to jest? Żeby nikt nie zdzierał troszeczkę warstwy, żeby nie produkować dodatkowych monet. Kurczę, kosmos. Ouch, ouch, ouch. To jest ten, żeby monety były wszystkie równe. Miały tą całą wartość. Ej, najwięcej tutaj oberwałem przez te muchy. Śmieszne. O, zamraziłem kogoś mieszkniecie. Ale to w ogóle jest tych latających gnojków. Jedno życie straciłem niestety. Ale tych gnojków latających. On strzela we mnie, ja w niego i w zasadzie nikt nikogo nie strzela. O nie, znowu te muchy. Szkoda, że Queensy mają jakieś tam ilość. Bo jakbym mógł cały czas respić, to on by miał tu 10 tysięcy przeciwników, którzy go biliby. A tak, to niestety. Wydaje mi się w ogóle, że tirsy czasami nie działają. A tak czy inaczej, hasz pokonany z łatwością. Dobra, jak się stanę tutaj, to chyba jestem safe totalnie. Farting Baby tam jeszcze pierdzi na mnie. Put, 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 tralala. Put, 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 tralala. Put, 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 tralala. Wygrałem z tobą, haszu, tak. D12 odblokowałem dopiero, a idziemy na Devil Deal'a, bo mamy negatyw, więc idziemy. O, jest delirium, się odpaliło. A jak nie dostanę delirium, to ja się normalnie obsrę. Ale wtedy będę miał większą ten. Więcej rzeczy do zdobycia, jak pójdę na samego mega szatana na przykład, tak. O, zjadłem mu pocisk. O tak. O tak. O nie, czyli to jednak technologii zmniejszyło mi tirsy. O, ale smuteczek mi. Smutek dla mnie. O, sieczko dostałem. Życie, życie jest nowelą. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ej, bym wszedł tutaj, ale dwa życia stracę. Nie wiem, czy na szatanie sobie poradzę. Wow, ale to jest dużo. Chodź tutaj. Przed moimi laserami się nie ukryjesz, gnaju. The Tower. Spawnuje 12 bomb. O, klucz, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Nic mi nie dałeś. Czym on mi nie daje skrzynek? On jest jakiś inny. Dobra, cyk, 12 bomb. O, się tam naspawniło ich. O, siema, glutoński. Nie walczyłem jeszcze dzisiaj z tobą. O dziwo, walczyłem tylko z Pride. Dałeś mi nic? Dałeś mi skrzynkę, w której była skrzynka? I ty jesteś wariant. Jednak. Ej, czemu jest w ogóle key bam? Jest dark bam, czyli na serca, i jest zwykły bam na pieniądze, a nie ma na przykład jeszcze tego. Bomb bama. Nie? Albo klap bam się by nazywał. Bo tu w klap zwiększa bomby. No, on powinien być. Panie Edmundzie, proszę donać. Proszę donać takie rzeczy. O nie, nie bierz, nie bierz. Prawie wziąłem klucz, zabrałem. Leży. A ty nawet się nie otwieraj, gościu. O pieniądze. Naprawdę żałuję, że nie ma zwykłego bama. Teraz bym mu dawał tyle pieniędzy, że to jest szok. O, są harty dostałem. Jup. Czy ja mam życie, żeby odzyskać, jak wejdę do Curse Roomu? Mam chyba, to wejdźmy tam. Ole, jakbym tam dostał dwie części Gapiego. Jak kiedyś mi się zdarzyło dostać łapkę Gapiego i chyba głowę Gapiego. Ojej. To było piękne, po prostu pięknił się. Co dostałem? La kapa? O, bombę. Stałem bombą w twarz, a to mam życie jakieś. A ile mam w ogóle minut? 32 minuty biegamy po tym piwniców! Co? A, bo to jest Conjoy. A z prawej, jak się patrzy na prawą stronę, to wygląda, jakby miała dodatkową brodę. W zasadzie on, bo to jest Kain. Czemu? Ej, dopiero zauważyłem, zaraz wam coś powiem, ale przez te włosy wygląda jak Maggie. Ja nie wiem. Ale dopiero zauważyłem, że on ma monokl na oku, na którym ma opaskę. To jest geniusz życia. Wybuchnij. Ej, kto mi to... O, wychamy. Przez to mnie ugryzło. Dobra, i tak żyćko odzyskałem. Mogę sobie po skosie was bić, bo mam tego. Analoga. Analog kozak. Dobra, ubijmy już gnoja. A po co strzelasz we mnie, co? O, skrzynka. O, po co mi te coiny? Po co mi one? O, kamień z X-em. Kamień z X-em, daj mi go. Wybuchaj. O, dwa soul hearty. Nie, no bo sraża, tam chyba z palcem w tyłeczku zrobię, coś mi się wydaje. Au! Jednego zdążyłem zamrozić, drugi mnie zdążył niestety ugryźć. Wpięte. Aż mnie zapalała. Zabolała to mnie duma, że tutaj ciągle gra tu. Nie wiem, co może tu grać. Czemu ja dostaję z każdej Blood Donation Machine dostajesz życie? Gdzie są klucze? On wziął chyba z 4 klucze połknął i nic mi nie dał. Ten key bam jest zepsuty. Mogę go zwrócić. Reklamacja. Reklamacja. O Jezus, no i wziąłem jeden klucz. Daj mi coś. Jesteś do bana. Nie dość, że bierze wszystkie moje klucze. O, eksperymentuj.
Olaka podostałem i nic więcej. Nie straciłem, powinienem stracić. Dziwne. Nie dość, że bierze wszystkie moje klucze, to jeszcze dał mi skrzynkę, przez którą straciłem klucze i dostałem dwie monety. Po co mi monety w tym momencie? Dobra, to będzie chyba łatwy win. To będzie dalej przynajmniej. Ej, czy to jest ten run, który mógłbym powtarzać? Nie wiadomo, czy delirium się trafił. No dobrze. Ale da się to zauważyć, przez pół sekundy da się zauważyć, czy delirium się trafiło. Nie. Bo jak się nie trafi delirium, to na spokojnie możemy iść sobie ten. Restartować trzy razy, ale to... Nie, dobra, jest 13.40, najwyżej odcinek się spóźni, załóż na 16 będzie, a będziecie mieli taki 6-godzinny odcinek, tak o, z powtarzania całego piętra. Ale to wtedy już będzie speedrun, bo i tak tam nic nie dostaje, więc pójście na cokolwiek będzie bez sensu. Bloodlust beznadziejny, Contract from Below beznadziejny, Whore of Babylon bym wziął, gdyby nie fakt, że musiałbym stracić wszystkie życia. A nie widzi mi się to za bardzo. O, ale was dużo tutaj. Ale was dużo, został tylko jeden. Pieniądz, pokaż rogi, dam ci pierogi na sera. Albo sera na pierogi. Coś ci dam, na pewno. Na pewno mi się uda. Pokaż swoje, uda. Zginiesz zanim strzelisz? Nie, oczywiście, że nie, bo po co? Teraz zginąłeś dopiero. Tak, rozwalmy jeszcze drugiego, żeby było ich czterech tutaj. I wszyscy wiecie co robią, speedrunują we mnie. Dobra, jeden nie żyje, drugi nie żyje, trzeci też zginie, czwarty, o, czwarty miał ugryz. Więc ten bombę. Trzy życia i nie mamy jeszcze, lamp. I się tak może troszeczkę uspokójcie, panowie, bo nie jesteśmy na wsi, co? O, ale niechcący uniknąłem tej dziury jego. W ogóle mam cztery szczęścia i dostaję skrzynę. Bardzo mi smutno. Ej, lighter zadziałał, dopiero zauważyłem. Patrzcie, podpaliło ich to. Faktycznie są podpaleni. Znaczy przez chwilę byli przynajmniej. Nie, ciekawe, jest najgorszy bot świata. Otrułem go czymś. Znaczy wiem, że mam pociski trujące, ale... No, tak. O Jezus! Dobrze, że szybszy jestem od niego i mnie nie zdążył gdzieś. Oj, nie leciał po skosie. Dlaczego już Karion nie lata po skosie? Smutno troszeczkę. Dwa życia mi zostało. Ej, gdzieś życie tam było niby. Uuu! Na głowę mi skoczył. Ham, ty prostek. Czekajcie, bo może skoczyć mi na głowę właśnie. O, a propos skakania, właśnie to zrobię. Znowu to zrobię. I co? Było warto skakać? A ten laser głoszy. O nie, wziąłem klucz. Idę po to życie. Pół serca to już jest jedno życie dodatkowo, trzeba pamiętać. Tak, jak najbardziej, tak. Jest tutaj, tak, wydaje mi się, weź ten klucz. Dasz mi coś? Nie, oczywiście, że nie, bo on co 40 kluczy musi ktoś mi dać dopiero. Co za chami prostak. O, psz. Wszystko jasne. Jasne jak słońce. A my słońce jest gorące, jak te słońce co gorące. Nie wiem co ja mówię. I dostałem coin, a czemu nie dostaję skrzynek? Na starcie dostałem jakieś... Wow! Czy może uspokój, co? Oj, obrywałem, właśnie, bardzo mocno obrywałem. Bardzo mi smutno, że on tak dużo laserem tym atakuje. Wow. Dobra, jeden zginął, drugi znowu speedrun do góry. Znowu wziąłem klucz. Czy ja jestem w stanie pokonać The Lamp z pół sercem? Przekonajmy się! The Lamp. Znaczy, jak trafi mi się jakimś cudem, Devil Deal, Delirium, to i tak nie wygram, znaczy, jestem pewna. Gdybym miał trochę szybsze tirsy, to może tak. Wow. Dobra, czekajcie, bo u niego jest obsrany ten speedrun i to trzeba uważać na to. Ten speedrun mnie zabije w zasadzie i nie chciałbym oberwać w zasadzie, nie? O, siś, kebab. Dobra, jak stoję w miejscu, chyba będę safe. Chociaż nie wiem. Opowiadałem go. Nie wiem, czy się zrespił. Jest. Dobra, trudno. Trudno, najwyżej delirium zrobimy kiedyś indziej, ale po prostu... Ja mam w ogóle pół serca. No ale teraz to będą łatwiej przeciwnicy cały czas, nie? To będą ci podstawowi. Kibam, bierz te rzeczy! To są ci podstawowi przeciwnicy, więc problemu nie powinno być, ale i tak bym życie potrzebował. O Jezus! O, dobrze, że mam taki damage, jak on na mnie skoczy, to... O, ja pierdziule. O, treasure'em. Technologii 1 się trafiła. Kurczę kozak, mam dużo technologii teraz. O, i nie latam. A, szkoda. Szkoda, że nie latam. Bo jeżeli uda mi się to zrobić, to będziemy mogli po każdym ranie zrobić rerun. Tak, o, po prostu, on 57 coinów. Mam z boxa, którego sobie wezmę, żeby mieć przemianę w matkę. Użyjmy go sobie, dostaję jakieś gówno. Szybki reroll sklepu, bierzemy sobie ze Soul Hearta za trójeczkę. Bierzemy sobie Woodu coś tam, to jest dobre akurat. Bierzemy sobie życie za trójeczkę. O, i dostajemy pay to win. I nic stąd nie chcę na razie. Ja już jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. O nie, znowu dostałem klucz. Nie potrzebuję tych kluczy. I znowu przeciwnik, którego nie sprawdziłem nazwę. HP up dostałem. Ale dobry, HP up. Ale smacznie. Czy ja bym coś chciał? Nie, nic nie chcę. Niestety mam amnezję, więc chyba nic nie chcę na tym piętrze. Szybki nie wiem, chyba trzy razy muszę ten zrobić reroll? Rerun? Czy jakkolwiek to się nazywa? Cyk. O, Pandora Box dostałem. Dwa bomby i dwa klucze. Nie no, użyję, bo nie chcę, bo kobalia utracić. I ten łyknie klucze moje i dam mi nic. Jesteś do bana, kibam. Jesteś totalnie do bana. Serduszko, brakuje mi akurat. O, i dzięki Woodu Kersa. O, i znowu wziąłem klucz. Mamy kolejny Curse Room, w którym nic nie dostałem. O, no ale dobrze. Jak dobrze, że nic nie dostałem. Bardzo mi to niepotrzebne jest. Oj, te wildy straciłem. To już nie jest zabawne. Już nie mam, nie jest to śmieszne. Już nie mam powodu do śmiechu. O, smolarka dostałem jeszcze. O, kozak. Tu będzie boss, 100% jestem pewny. A
ja bym potrzebował mieć sklep, bo mam 20 coinów i potrzebowałbym mieć Curse Room, już dostałem nawet dwa. Znowu klucz wziąłem, po co mi te klucze? Mam 30 kluczy. Czup. Wygrałem sobie, tralalala. Zabawne, że pokonałem The Lamp na pół serca, to było bardzo, bardzo, bardzo stresujące. Czy ty weźmiesz ten klucz, czy niezbyt? Weźmiesz chyba, co? Weźmiesz. Znowu mi daj skrzynkę, w której mam The World. Idealnie, do sklepu. Tam właśnie się udawałem. O, klucz dostałem. Dresoption, co robiście? Idziemy z tym. Bierz klucz. Dasz mi coś jeszcze? Nie, oczywiście, bo ty musisz pożyć 40 kluczy, zanim ty mi coś dasz. Już lepszy jest zwykły bam. Bam friend, bo on przynajmniej bierze kluczy, nie wiem, po jednej monecie już może mi coś dać. A ty nie, ty za każdym razem musisz 40 monet. Kluczy. Bo monet nie łykasz. Oj, no i się znowu tak, ja się ustawiam pod te klucze niepotrzebnie. O, dry baby, siema. Już mnie osłaniasz przed pociskami. Ej, bo Shielded Tears mi teraz nie działają. Jakby mi na tym zależało, żeby działały. No to wszystko jasne. Szkoda, że to jest rerun i nie mogę zdobyć niczego tutaj. Bo bym sobie na mega szatana poszedł delirium na spokojnie zrobił. Gurglincy. Wersja razy 3. Smutne. Tears up z soul heartami, ale tu mam jeszcze odspeed. Dobra, bierzemy większego tearsa. Ej, kolejne mydło dostałem. O kurde, ale szybko strzela. Te pulsacje mogę wziąć. Jak ja szybko strzela, mam dwa mydła. Dwa razy mydło podłosiłem z ziemi. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, cztery skrzynki, soul heart, bomba. Cyk, kolejny troll bomby i fajon. Ale soul hearta wezmę. Soul heart biorę. Czemu mam klątwę nieznania życia? O, bierz ten klucz, zanim jako wezmę. Uch, oni się nie zdążą zrespić i już giną. Jak to jest piękne. Dlaczego te rany wszystkie takie mogą wyglądać? Dlaczego te rany mogą tak wyglądać? Necronomicon wszedł i pozabijał wszystkich. Ach, nawet nie wiem, z czego Necronomicon działa. Przez co? Może przez negatyw. Może. On łyka ten klucz, czy nie łyknie go? O, tego nie łyka. O, ale kozak. No i ten łyknąłem ja. Reklamacja. O, bombiarz. Sklep. Boss. Sklep, boss, bombiarz. Wszystko naraz. Dużo ich tego było. Opa, tralalala. Nie, chyba nie niweluję tych pocisków, ale mam chyba odporność jakąś na pociski, tak mi się wydaje. Weź ten klucz, daj mi skrzynię, znowuż golden skrzynię. To wezmę, bo mam dwa kresy, co pokój, to biorę. Przy okazji kolce mi nic nie robią, walić ten lighter, to 20% szansy na podpalenie przeciwników w pokoju jest turbo słabe. Co dostałem? O, red buff. Szansa, że zwiększy mi damage, bardzo przyjemnie. O, golden key, po raz drugi. Little monstro. A to wchodzimy za darmo. O nie, co za pokój. Co za miejsce nie do życia. O i klucz kolejny. Oczywiście, że mi nic nie da. Ja bym chciał sklep, 28 kluczy, z czego jeszcze mam dwa, z czego mam golden, może, no dwa goldeny w zasadzie. Dwa goldeny, ty bierzesz klucz, dajesz mi nic. A ja biorę stąd baterię i wychodzę. Czy to nie jest ta bateria, która powoduje, że dwa razy mogę naładować moją książkę? Jeżeli tak, to jest... Lalamba! Rumba, jak te roboty. Oje, kto nie miał robota rumby w domu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy chyba mieli takie, wiecie, może nawet nieprofesjonalne jakieś tam rumby o nazwie rumba, ale 100% jestem pewny, że każdy chociaż na 5 minut miał w domu jeżdżącego robota, który totalnie nic nie potrafił odkurzać, ale wszyscy go mieli. O, laka po kolejnego, albo HP, biorę lakupa. Lakupa fiesta. Oj, Demon Baby, albo Money Power. Czy ja mogę dostać Kapiego? Mam tylko jeden przedmiot od niego, chciałbym więcej. W ogóle co rerun będę tracić parę przedmiotów i dostawać nowe, więc totalnie obsrańsko, nie wiem co stracę następnego. Bo ten klucz tak będę się wracać. Pieniądz, pokaż. O, widam ci pierogi na serap. Wiesz co, bam, nie lubię ciebie. Ja wiem, że to już powtarzałem wiele razy, ale nadal cię nie lubię. Nic mi nie wypadło ze skrzynki. A nie, wypadło tabletka, nie zauważyłem tego. Friends till the end. Wow, co się stało? O, klucz, bierz. Dostałem kolejną skrzynkę, w której był klucz. O, soul hurt. Ciupapi, munianiu. Papi, ciupapi. Cyk. Klucz, bomba, klucz, curse room. O, dużo tego. Miałem robić speedruny i tak chodzę po całym piętrze szukając sklepów i tych. Hemen Times! Jak ja zginę przez Hemen Times, to jestem najgłupszym człowiekiem świata. A tak może być nawet. Cyk. Kolorowy pajac. O jest. Mam bardzo mało życia, nie chciałbym nic mówić. Ouch! O klucz. I znowu ja go wziąłem. Nie wiem, czy mi te treasure roomy potrzebne. Wydaje mi się, że nie. Bambino! My friend. O, drugi raz mogę użyć. No dawaj, jeszcze raz. Tu też. Sam się wybuchłeś. Głupi. Nie, poza to. Mam szołzy. Safety pin albo tearsy. Jasne, że po tearsy idę. Falić safety pina. Mam chyba już maksymalne tearsy. A szkoda, niestety szkoda. Szkoda, że to maksymalne tearsy. W ogóle wydaje mi się, że jak zrobimy to jeszcze raz, to pewnie i tak będę musiał to jeszcze raz zrobić na spokojnie sobie. I chyba po prostu jak teraz wygram, pójdę sobie na The Lamp. Też wygram, zapewne. To już was nie będę męczyć kolejnym ranem, bo to nie widzę sensu. Bo cały czas te rany wyglądają wszystkie tak samo, co do jednego. Po prostu będę szedł, strzelał i wygrywał. Jeżeli po tym odcinku wypowiecie, że Paperboy, w zasadzie to mogłeś dać to na odcinek, ja bym oglądał. To następnym razem, jak będę rerunować, z jakiegoś powodu, to po prostu wrzucę to na odcinek. O, może tak. Czemu dostaję same familiary w tych devil dealach? Co ja tej grze zrobiłem?
Tup, 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 tararara. Co mnie ugryzło? A, krew na ziemi była, I'm sorry. Wow, kolejna 30-godzinna przerwa była. Spokojnie, u was 5 minut. No, witaj. O nie, bombiarzowy bam. O nie, to wróg numer 1. A, ja dostaję plus 8 damage, a później plus 1 z hakiem. Słabo. HP up, dobra. No, oczywiście, że tutaj dostaję brother Bobby. Bracie Bobby. To są devsy, dwójka, czyli teraz mamy matkę. Ej, jakbym poszedł teraz na dogmę, to by było ładne zwieńczenie tego wszystkiego. Oj, wziąłem znowu klucz niepotrzebnie. Ocie kurcie kocie, ty mój mały psocie. Wchodzę jak do siebie. Bierz klucze normalnie, stare. Nie przejmuj mną. Bierz co chcesz i tyle. O, half upa dostałem. Alarm drzwi sobie biorę. Nie wiem, czy na dogmę iść. Mógłbym teoretycznie po 30 rerunie. O, to by nie było głupie nawet. Tylko, że ona mi się i tak nie zaliczy. A właśnie, a zaliczyłby mi się alternatywna postać, jakbym odblokował, czy nie? Ostatnim razem, jak odblokuję już rerany, bo to będę widział, kiedy się odblokowują, to po prostu, no niestety poza odcinkiem, ale o, pokażę go dostęp. Po prostu wezmę, pójdę na dogmę. Co to jest? Notch Axe, który nie wiem, co robi, nadal. Są przedmioty, które nie mam pojęcia, co robią w tej grze. Niby przeczytałem, co robią, ale nadal nie wiem. Modne. O, pieniężnik. Pieniężnik i nic mi nie dał. O, klucz pisz. Co mi dałeś? Gdzieś skrzynka leży. O, Soul Heart. Soul Heart. No tak, bardzo trudny przeciwnik. Nie wiem, czy te pieniądze mi są też potrzebne. Wydaje mi się, że nie. Mi już nic nie jest potrzebne w zasadzie. O, kolejny klucz, weź go sobie. Dasz mi skrzynkę? Nic mi nie dasz. Rozumiem. Coś się zrespiło, a larwy z ziemi. Tak, przyda. O, to są te polifejmusy. Polifamurusy. Dobra, ty się nie drzwi na mnie, kobieto. Co ja ci zrobiłem? O, ludziom zżarłem. A, to nie ja, tylko brimstone'owi pożar. Negatyw. Kolejny, zresztą. A, chciałem powiedzieć, idziemy zobaczyć, co jest na Devil Dealu. No, znaczy na Bossraszu. No tak, dużo rzeczy tam było. Przecież wydaje mi się, że bym pokonał spokojnie całego Bossrasha w bardzo krótkim czasie. Licząc na to, ile ja mam rzeczy teraz przy sobie, to raczej łatwiutko. Naprawdę szkoda, że podczas rerunu, bo to rerunu powinny moim zdaniem być zaliczane jako zwykła gra jeszcze. Chyba, że to by było na przykład, nie wiem, przez kod. Przez kod nie powinno być zaliczane, okej. Ale pod koniec i tak pójdę zobaczyć, czy mogę odblokować alternatywnego Kaina. Jeżeli się uda, to znam wiśnie. Nawet jeżeli będę musiał i tak później pokonać dogmy, to nie będę musiał się martwić o Kaina alternatywnego. No, one next match. Telepatia and... Oj, kurczę, telepatię wziąć? Mam 11 damage'a. Ale po co wziąłem ten Book of the Martyr, nie? Co mam, co wziąłem? Co? Reroluję wszystkie twoje przedmioty? Robię to! Robię to! O nie! Tu powinny być kolce. Przepraszam, wziąłem znowu jego klucz. O nie, tu też powinny być kolce. Jesteśmy zgubieni! Co dostałem? Nic ciekawego. O, na dół, idealnie. Witaj, o, Conquest! Użyjemy sobie, żeby było szybciej. Nieważne. Weźmiemy sobie Tropifalmię. Hol, mam duży laser. O, pentagram. Weźmy sobie większy damage. Dzięki, byku. Siąść damage, nawet nie boostuje. Secret Heart by się przydał. To na pewno. Bardzo mi się podoba, że mam nie, nie jednego, a dwa brimstone'owe ziomki. To zabawne jest to, że one jak strzelą, zabijają całego bossa bezproblemowo. O, Dagaz. Wiesz, klucze? Powinien mi zrespić kolejną skrzynkę za te dwa klucze, co mu dałem. Ale no niestety, nie wszystko da się mieć, prawdaż? Coś dostałem tam? Nic nie dostałem. Pająki, bombę. I moje pająki. Były złe pająki i zwykłe pająki. Dostałem kolejnego lock-upa, plus 8 szczęścia mam. I mam Jonesy kolejny. Kolejny curse room, w którym jest nic pewnie. Soul Heart. Soul Heart. Ja cię kręcę. Jak mi teraz wychodzi godzinny odcinek ze samej gry, to mi z pół godziny wyjdzie po obróbce. O kurde. Mega długaśny odcinek. Jak nie dłużej w ogóle zaczniemy od tego. Tu sobie powybucham, co mi tam szkodzi. O, friends, nickel. Post familiar to circle around, czyli będzie... O, ja cię kręcę, jak to wygląda! Ale nie potrzebuję, żebyście latali koło mnie. Jest mi to zbędne. Ej, ja nie wejdę po tą skrzynkę! Smutne. O, ziomek od pieniędzy. Od nędzy do pieniędzy. Dasz mi coś fajnego, czy nie? Zacznijmy od tego, czy w ogóle mi chce coś dać, o. Ale panowie, nie strzelajcie w niego, co on wam zrobił? Lancha dostałem. HP up. Głupota. Dobra, na dół. Cyk. Co dostałem? Bomba i pieniądze. Dobra, ten pieniądz już zostawię, nie chcę się wracać, bo znowu będę musiał przejść przez ten. Przez przejście. Kolce na skrzynkach nawet nie działają! Dopiero jak otworzyłem, zdałem sobie sprawę, że tam są kolce. Mam 2% szansy, że zrespię przedmiot. No tak, bardzo dużo. Klucz. Dobra, weź ten klucz, kość. Weź, bo mnie normalnie skręca. Zdałem skrzynkę, w której jest... O, no tak, bo to mi bardzo dużo da w tej chwili. Bardzo dużo... Oj, obrywałem na końcu, serio? Dobra, odzyskałem, nieważne. Przynajmniej nie muszę się wracać. Ej, gdzie mój jeden brimstone'owy? Czy on się zamienił w muchę? No nie, no brimstone'owy w muchę zamienić? Kto tak robi w ogóle? O, I'm Josie kolejny. Nie, to nie było I'm Josie. Co to była za tabletka? I'm Josie. Dobra, jestem debilem. Witaj, serce. Serduszko poka, cza cza ra cza ra 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 ra. O, brimstone'owy zginął już. Teraz mi delirium.
Delirium. Co mamy na boss rushu? Na tym Devil Dealu. Ja mam ciekawe. Strasznie dużo tych rzeczy dostałem teraz. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Naprawdę nie ogarniam. Totalnie się poubiłem. Sheol. I idę, już po prostu nawet speedrunuję. Dobra, do kresnumów wejdę, bo to mogę dostać coś fajnego, ale już nie chcę mi się po prostu siedzieć na tych piętrach, walić te Hamon Timeses. Hamon Timeses, jakbym wziął, to był debilem w tym momencie. Dobra, o, dwa brimstone'owe to były, nie zauważyłem ich. Jak ja przez to, że speedrunuję, znowu zginę, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. To znaczy, że coś się dzieje. Ja w zasadzie co chwilę strzelam podwójnym strzałem przez tego Bookworma. Serio, obrywałem? Dwa razy? A i tak myślałem, Devil Deal, nie potrzebuję. Gibam. Ten i tak pewnie by mi więcej dawał rzeczy niż tamten, ten mój. Ten mój nic mi nie daje. Ham śmierdzący. Robić nie ma komu. Dobra, bo już dwa życia straciłem. Życia mogę brać. Dobra, tu jest, to może być Haglas albo Bagaz. Wydaje mi się. Ejwas. Ejwas. O nie, użyłem! A, bo nie mogę stąd przejść, to już mieć innego, no tak. Już się zacząłem zastanawiać, co się stało. Dobra, uklimy tę podatkę na szybko. Experimental Tree, który mi nie dał Tears Upa, ale nie mogę mieć więcej Tears Upu, więc... W zasadzie to dał mi nic. Dobra, weź to klucze. Cyk. Nie wiem. Wydaje mi się, że jak robię Ridana, to nie mogę dostać tego, jak to się nazywa. Nie mogę dostać innych przedmiotów niż te, które mi się pokazały normalnie w grze. Wcześniej. Bo Gapiego ani jednego nie dostałem teraz. Nawet jeden się nie pojawił na chwilę. To jest po prostu koło śmiechu. Tu bym mógł życie potracić. To jest fajne w ogóle. O, Gapi kolejny. Jeszcze jednego. To by mi dało nawet dobre rzeczy. Damage upa mi dało, ale nie wiem, jak duży damage to by było. Dobra, wezmę to. Najwyżej się wywalę. Znaczy, wywalić się nie ma opcji, żebym się wywalił, ale... crack the sky. Ale nie wiem, najwyżej będzie to obsalany run. Klucz. A właśnie, jak on jest respi tej skrzynki, to ona będzie miała normalny loot, czy ona będzie miała loot z stąd? O, Parasite. Ciekawe. O Jezus! O Boże, co tu się dzieje? Ten Parasite już rozwalił cały system. HP upa, dobra, wezmę speed, mi trochę zmniejszy. Aż do 0,70, ale nie potrzebuję biegać szybko. Ja przed nikim nie uciekam teraz. Co dostałem? O. Androzy. Po co mi w ogóle te Androzy przy mnie? Cały czas je noszę. No dogmę je zostawię. Pokonam na końcu dogmę. Tak jest, to jest dobry pomysł. Mam jeszcze ślimaka na głowie. Mam kaptur i ślimaka. Ciup, 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 ciup. Wow. O, kurcze, 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 pieczone, pieczone kurczonka. Tra, la, 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 le, cyk. Brown nugget. Muchę zespałniłem. Ej, jakbym miał przemianę w tego, w Okrapa, nigdy nie miałem. Fajnie by było mieć Okrapa, może na chwilę. Nawet jeżeli nic, nie wiem, na Riranie to by miało być, ale fajnie by było mieć. Chciałbym. Mogę dostać? Czemu ja ciągle dostaję te brimstone'owe, które zjadają przeciwnika dosłownie jednym strzałem? Co się dzieje w tej grze? Czy ja tej grze coś zrobiłem, że ona mi takie rzeczy daje potężne? Ta gra stwierdziła, że robisz ze mnie odcinki, dam ci fajne rzeczy, żebyś miał odcinek. Dobra, zobaczmy na mapę. I na przykład wiem, że tutaj w lewo się nie opłaca pójść. I się opłaca pójść do góry. Ale skoro jestem obok, to i tak pójdę. Nie wiem, te ostatnie piętra typu Darkroomy czy... No, dacki. Czemu teraz dacki dostałem? Dlaczego nie, jak miałem zwykły run? Czemu poszedł na mega szatana? Teraz jest smutno. Bierz ten klucz. No, bym go wziął ja. O, mi daje rzeczy stąd! Znaczy skrzynki, jak otwieram tutaj... O, kibam jest potężnym kibamem w takim razie na DCS i Darkroomach. O, cię kurczę. Pieczone. Open? Razor. Nie wiem, po co mi ten razor, ale okej, wezmę. Okej, wezmę. To też sobie wybuchniemy. O, kolejny Freezer Baby. Why not? And? Rainbow Baby? Mam wszystkie już familiary dosłownie. Znaczy, no, wiem, że mi brakuje spokojnie. Spokojnie wiem, że nie mam wszystkich. Ale patrząc na tą ilość, to już normalnie mam wszystkie. Jakim cudem czasami tym laserem jeszcze ten? Ja wiem, że mam Shielded Tearsy. Znowu Quincy dostałem, po raz drugi. Ja wiem, że mam Shielded Tearsy, ale myślałem, że one nie działają na laserze zwyczajnie. Myślałem, że one działają tylko na zwykłym pociskach. A może mają nawet ten efekt swój śmieszny? Może tak być, nawet nie jest głupie. Witaj, przyjacielu. Wiesz, jakiś zrespisz, to nie zginę od razu. Nawet nie zdąży do mnie podlecieć, gościu. Dobra, jakby zespidranował, to by zdążył do mnie podlecieć jednak. Dead Longlegs jeszcze mam. I zaraz przemianę w pająka. Au. Nie wiem, że mi wypadł. Mam z Power Pill. Nie, mam z Battle of Pills. A, nie, Power Pill. Power Pill. Dobra, idzie. The Lamp. Dobra, używamy książki. Raz, dwa, trzy, osiem, sześć. Jesteśmy jak para deszcz, nie wiem. Au. Nawet nie wiedziałem, że brimstone'em strzelasz. Jasne, że tak. No cóż, ale tak czy inaczej. O, a New Pill dostałem. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się.